pewnego punktu również projekt zarządu, bardzo bym poprosił. W sprawie zmiany przeznaczenia środków na prace remontowe drugich chodników wraz z oświetleniem. Paragraf pierwszy z puli środków zabezpieczonych dla osiedla Kozówek w ramach prac remontowych drugich chodników na rok 2013, uchwała nr 28/387/2012 dnia 20 listopada 2013 roku. Przez nie było 2012. Tak, tak, no to tu jest druga. Czyli 2012 roku przeznacza się środki finansowe w wysokości 110 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa parkingów przy ulicy Ogólnej i ulicy na Kozówce w Krakowie. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto jest Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Ja chciałem jeszcze zwrócić na to, że mieliśmy dzisiaj komisję rektor ustroju biura społecznego i był pan dyrektor Cedrak, jak wiemy pani Stanisława. Dostaliśmy taką tabelkę, każda dzielnica dostała dotycząca pracy remontowych chodników i tutaj również dotyczące tego parkingu, znaczy dotyczące kwot, które są i zadań, które są wskazane na Kozówku. Jest wypisane, że jest remont chodnika przy ulicy Okolnej, remont chodnika przy ulicy Blokowej i modernizacja parkingu przy Okolnej 357. Czyli w związku z tym rozumiem, że te zadania zostają wycofane i w ramach było 130 tysięcy. I w ramach tego... Za 110 jest zrobione. A jeszcze 20 tysięcy co? Będzie na Facimieru, tak? Była mowa o Facimieru, czy na mowa, czy już nie pamiętam. A te 20 tysięcy było za mnie. Dlatego, że ty... Wlotowa? Przepraszam, nie wlotowa. Nie pamiętam w tym momencie, ale było w uchwale, to jest zmieniane. Tak, czyli całość będzie zmieniona. Tak, ogólna. Dlatego, że tutaj w kilku zadaniach jest napisane brak wskazanego zadania. W związku z tym, że wydaje mi się, że tutaj szybko trzeba to, ten projekt uchwały przesłać, żeby było wiadomo na te pieniądze z tego pozostałego. Dobrze. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, wrócę do takiej sprawy, bo w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia. Pieniądze są tutaj nasze, na Kozówku, wszystko jest widać, fajnie. Ja w Królowym Blokocinku, spółdzielnia chciała wybudować parking, to wielka afera się stała. Nawet po prostu tu kolegę chciała wykluczyć z rady nawet. Nie, w ogóle, a teraz nie ma żadnego problemu. Mimo, że ani złotówki stąd nikt nie chciał pozyskać na te ceny. A miejsc parkingowych na Blokocinku Nowym naprawdę brakuje. Wieczorem zapraszam, nie ma po prostu gdzie stanąć. Wszędzie brakuje. Ja wiem, tylko że my tu Nowy Blokocin bez pieniędzy dzielnicy chcą robić. I jest wielki sprzeciw, a tutaj pieniądze są z dzielnicy i zgoda jest idealna. Znaczy, tego nie rozumiem. Ale jak jest teren gminny? Jak nie? Na terenie jest problem. Ale to jest teren. Nie jest teren. Ale to na terenie spółdzielni, na terenie moglibyśmy robić. Ale my chcemy robić za swoje pieniądze i tu dzielnica nam po prostu przeszkadza. A ile miejsc parkingowych przewiduje Rada za 110 tysięcy? Już odpowiem. Na ulicy Okólnej tam de facto istnieje parking, który budowano osiedle, powstał, mówię, ktoś tam sobie dołożył gdzieś płytki, gdzieś kostki. Mniej więcej tak jak wyglądała ulica chodnik ulicy Gierek, tak wygląda tam parking. Część płyty, część na trawniku, no po prostu dziki parking. Nie wiem, tam około 10-15 miejsc weszło. Około 10 będzie na pewno. Może 12, no nie umiem coś powiedzieć. Na Kozówce około 10 miejsc. Około 10 miejsc. 20 miejsc sobie? Tak. Czy ta tyle się na cała kota pewnie będzie mało, natomiast ja nie umiem powiedzieć, jaki będzie koszt wybudowania. Proszę bardzo. Czy na się rozumie, że radni Kozówka zgodni są z tym, że te pieniądze tam są przeznaczyć? Nie, no tak pytam po prostu, żeby... Dlaczego? No jeżeli nie będą zgodni, to nie głosowali. Uchwała była. Dobrze, czy ktoś z Państwa chciał zadać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę. Wobec powyższego ja chciałem zgłosić poprawkę do tej uchwały również. Środki przeznaczone w osiedlu Nowych Bieżanów przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą modernizacja ciągu pieszego ulicy Świklińskiej i Telewi od ulicy Telimeny w kierunku ulicy w kierunku ulicy Walenroga. Tak, to byłby drugi. Nie, to byłby jako punkt drugi. Albo paragraf drugi. W tym projekcie,
Tak. To jest ten chodnik, coś mówili, że tak, doszło tutaj, tak? Tak. Od ulicy Telimen w kierunku Jerzmanowskiego. Powiem tak, dlaczego rozszerzenie omawiałem to z radnymi z Krogocimia. Ja nie wiem, jaki będzie koszt. Chodziłoby mi tak, o wykonanie projektu na całość ulicy, zawężenie, no bo ten chodnik, szerokość jego wynosi w tym momencie 4 metry, 4 chyba, 8, albo 6. Nie, ten ale na gdzie? Nie, to już w tym momencie nie nadaje do przejścia ten chodnik, a no niestety powiem tak, jeżeli zaraz zapyta, czy zawsze tak. Chyba dwie kadencje temu, albo kadencje temu, kiedy było Liga, uważałem, że remont tego chodnika no, nie jest tak bardzo konieczny, są ważniejsze potrzeby na Nowym Jerzanowie, ponieważ nie było tam takiego ruchu pieszych. W związku z budowaniem marketu stała się to no, duża aleja spacerowa w tym momencie, taka promenada i tak nie może być. Nie wiem, dlaczego Władze Infrastruktury Komunalnej i Transportu dopuszczając tą inwestycję, nie zobligował Lidla do remontu tego chodnika, bo umówmy się, że no nie wiem, 70, nie mam badań, ale myślę, że 70-80% ruchu związany jest z tym, że jest ten market w tym rejonie. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja mam pytanie między Telimeny i Jerzmanowskiego. Dokładnie i dalej. To jest na tym skrzyżowaniu. Drogę tam przejazd, za Krzyżkawaj, bo tam się zaczyna. Zrobiony, kiedy rada robiła. I powiem tak, ale jeszcze mam pytanie, mogę? Tak, proszę oczywiście. Czyli remont zaczyna się, rozumiem tutaj, jak jest od Telimeny? Tak. Od tego, tak? Od Telimeny w kierunku Krogocimia. Dobra, a ta druga część chodnika w kierunku dużej pracy, no... Znaczy nie, no tam jest wyremontowany ten chodnik tu od... Proszę. Ale od Telimeny do przystanku tramwajowego jest wyremontowany. Gdzie? Od Telimeny... Fragmencik wyremontowany do połowy. No może, rzeczywiście nie całość tam przychodzi. Jedna trzecia. Na ten moment, moja pytania jest taka, żeby to zawęzi ten chodnik. Powiem tak, dlaczego zawęzi? Nie wiem, jakie będzie stanowisko na zawężenie, właśnie, że będą mieli. Natomiast jeżeli powiemy, że chcemy to zawęzić z budową ścieżki rowerowej, takiej jak jest zbudowana tu, od ulicy Kozienkowskiego do Ściegiennego. Ale droga Ściegiennego, to te ścieżki rowerowe są budowane kilkakrotnie taniej obecnie niż metr kwadratowy chodnika, z tego, że one są na takiej... Ale w zależności na to, które idą na tej transportu, twierdzi, że nie da się, że oni nie mogą zawężyć, to wymaga no, większych godzin, wydzielenia tego pasa drogowego, że tak było. Natomiast zawężenie powoduje, że my schodzimy z kortów, a jak robimy grajdacy. Ale jeszcze jedna sprawa, tam jest wstrzymana u mnie na tym terenie, ten deweloper ma tam się przekuwać, że tak powiem, do tej ciągu ciepłowniczego. No i to jest ten teren, o czym mówimy. I oni tam mają warunek też przywrócenia właśnie ze ścieżką. Tak, rozumiem, tak? Ja tego muszę pilnować. Tak, natomiast od kiedy ten deweloper, jak sytuacja mieszkaniowa się poprawi i czy poprawi się tego, nie wiem. Dobrze, głosujemy poprawki. Jeszcze nie, jeszcze ja. Proszę bardzo. Chciałam jeszcze prosić, żeby może inaczej to zadanie przeformułować, na przykład budowa ścieżki rowerowej z uszkodnika, bo dlatego jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, że na tym spotkaniu, które mieliśmy, pani Stanisława czytała między innymi, jakie ilości środków zostały zablokowane z zadań remontowych. Tak, ale to będzie jako inwestycja, ja to pisałem jako inwestycję. Właśnie, jeżeli to będzie wpisane jako inwestycja. U nas w dzielnicy jest wskazane, że zostało zablokowane 650. Na podali 520. Ale podaję, że tak, będzie trochę mniejsza. W innych dzielnicach jest podane nawet po 700. W związku z tym, że trzeba kontynuować zadania tak, że jest to inwestycja, a nie jest to remont. Bo inwestycje skarbnik przepuści, remont nie przepuści. To jest to, co mówię na ostatniej sesji, że jest poważny problem. Ale już dostaliśmy listę, każda dzielnica u nas dzisiaj na tej komisji. Ale jest. Jakie są zadania, jakie są jakieś traci i że muszą być inwestycyjne, albo w jaki sposób przekładać. Czyli jest problem, że to samo, że to musi być projekt, bo de facto na... No tak, oczywiście jest dokładnie, no jest to bardzo proste. Dobrze, głosujemy poprawki, to jest... Ja rozumiem, że wszystko to będzie odcinek w końcu od ulicy Telimeny. W kierunku, wiesz co powiem, na pewno, czy w tej kwocie, jest 130 tysięcy, zmieścimy się do ulicy Jerzmanowskiego, tego nie umiem powiedzieć.
powiedział, że odbędzie po prostu. Wydaje się, że na pewno. Być może będzie dalej, natomiast rozmawiałem tu, żeby opracować dokumentację na całość i będzie w przyszłym roku robiony no, kolejny odcinek. Żeby opracować dokumentację na całość. Ale kolejny odcinek, który w no to nie, 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 tam to się teraz przeprowadzić z tego roku. Rokodzinia? Nie, 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 na razie robimy w kierunku ten odcinek, już mówię. Od Delimeny do Jerzmanowskiego. Od Delimeny do Jerzmanowskiego, a w przyszłym roku radni z Prokodzimia mówili, że będą robić od Jerzmanowskiego dalej, tylko dokumentacja będzie wykonywana na cały odcinek. Dokumentacja będzie wykonywana na cały odcinek. Proszę przeczytać całą. Tak. Środki przeznaczone do osiedlu Nowych Bieżanów przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą modernizacja pociągu pierwszego ulicy od ulicy Świtlińskiej, od ulicy Telimeny w kierunku ulicy Jerzmanie, w kierunku ulicy Walenroda, bo chcę, żeby była cała dokumentacja. Na pewno nie starczy środków do siedzenia, żeby to zrobić całość takiego. Kto z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, bez pierwszego poddaję poprawkę pod głosowanie. Kto jest za poprawką? I to 2012 jeszcze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały z naszą poprawkę. Przepraszam, poprawkę. I głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Stwierdzam, że Rada przyjęła całą uchwałę. Przechodzimy do kolejnego.